Dzień dobry, George. Czy nie widziałaś, gdzie Antosia? Owszem, widziałam. Przed godziną wymknął się do księdza na karty. Rozier. Pojechał do księdza na karty. Ach, cóż to za szelma! I to w największej tajemnicy przede mną. Czy pożyczałaś mu pieniędzy? Ja nie mam pieniędzy do wyrzucenia. Zdaje się, że pożyczył od Chopina. Od Chopina? Niemożliwe. Dlaczego? Chopin siedzi bez grosza. Już dawno Fontana nic nie wyciągnął od wydawców. Biedny Fontana. Nie zazdroszczę mu tych ciągłych poleceń Chopina i ciągłej bieganiny w jego sprawach. A co do Chopina, to może być bez grosza. Ale dla rodaka zawsze coś się gdzieś znajdzie. Osobliwy patriotyzm. Rzeczywiście, najmądrzejszy Francuz go znudzi, a dla swoich zawsze ma czas i uśmiech, i dobry humor. Nawet gdyby to był jakiś najsurowszy barbarzyńca, czy nawet ta poczciwa Laura Czosnowska, która nas tutaj tak zanudzała. Biedak Maurycy dał jej to do zrozumienia. Ona nie miała nic lepszego do roboty, tylko poskarżyła się Chopinowi. Nie masz pojęcia, jaką miałam o to awanturę. Awantury? Awanturę, oczywiście taką bez słów, jak to on potrafi, z tym parszywym, arystokratycznym chłodem. Wolałabym, żeby mi garnki tłukł na głowie. Widzę Chopina miotającego garnki. Ale coś ty taka dzisiaj rozdrażniona? Jestem tylko zmęczona. Nie mogę dorwać się do mojej roboty, a tu trzeba na gwałt pisać, robić korekty, słowem jakiś zapas materiału na jesień. Revue de demande się sroży. Tutaj też zaczynam mieć długi. Nie uwierzę, że to kosztuje ten wielki tryb życia. Rzeczywiście, wyobrażam sobie gości dom pełen. Jeszcze i goście naszych gości. A Chopin nie jest moim gościem. Od 9 lat zdążyłam się przyzwyczaić do niego i do jego manii. Nawet do tej muzyki. A to przecież jest nie do zniesienia. Słyszę, że on powtarza po 15 razy każdy takt. No i co ja mam z tego wszystkiego? A wiesz, jaką mam zabawną sprawę? Chopin prosił mnie o przyjęcie tej małej Madeleine do służby w pokojach. Wiesz, tej ładnej, co to... No i... Przyszła dziś po raz pierwszy. Podziwiam cię, Georges. Jak ty możesz być taka niezazdrosna? Gdybyś ty wszystko wiedziała. Zresztą nigdy nie byłam zazdrosna. Z chwilą, kiedy miałam powód do zazdrości, już mnie nie było. Dziwię się Chopinowi. Taki człowiek. Nie żartuj się, Antoś będzie się gniewał. Antoś wie, jaki jest mój stosunek do Chopina. Zresztą to zupełnie co innego. Antoś to zwyczajna ludzka historia. A Chopin to przecież nie człowiek. To geniusz. Mimo geniuszu to człowiek. Tylko człowiek, moja kochana. To tylko po paryskich salonach przypisują mu jakieś nadludzkie zdolności, opowiadają sobie legendy. Czyż może być coś bardziej ludzkiego niż ta prośba o przyjęcie Madeleine? Przecież on wie doskonale, że ja nie łudzę się wcale i zdaję sobie sprawę, o co tu chodzi. On tymczasem udaje, że mu chodzi tylko o pomoc biednej rodzinie. Nie byłabym właścicielką Noon, gdybym nie wiedziała dokładnie, co się w mojej wsi dzieje. Tak, ale... Mimo wszystko jest to niezwykły człowiek. Zawsze mam takie wrażenie, że całe Noam jest przepełnione jego atmosferą. Możliwe. Używa tak ostrych zapachów. Nie znoszę tego polewania się lawendą, jak lala światowa przepełniony jest zawsze wonnościami. Moja droga, to nie od perfum zależy. Ty się nie perfumujesz, raczej pachniesz cygarem, a jednak u ciebie... Jest tej atmosfery jeszcze więcej. O, przypuszczam, że tak jest w istocie. Nie wiem tylko, czy ty to odczuwasz. Bo widzisz, mnie się wydaje, że twórczość literacka jest bardziej uduchowiona od muzycznej. My, pisarze, mamy więcej do czynienia z myślą. Jesteśmy przy tym bliżej przyrody, która jest
niewyczerpalnym źródłem ducha. Pomiędzy nami trafiają się tacy ludzie jak jego rodak Mickiewicz. Ludzie natchnienia, prorocy i wodzowie narodu. Podczas kiedy muzycy... Tak, tak, oczywiście, masz rację. Ale naokoło Chopina odczuwa się także jakąś duchową atmosferę, jak naokoło ciebie, czy Mickiewicza, czy innego natchnionego pisarza. O, oni mają ułatwione zadanie. Przemawiają językiem zrozumiałym dla wszystkich narodów, dla tłumów nawet. Są oceniani od razu, na gorąco. Tym można tłumaczyć wszystkie sławy muzyczne, jak Liszt, jak Chopin. Podczas gdy nas ocenia dopiero potomność. No, ty już na brak sławy nie możesz narzekać. Jesteś najsławniejszym w tej chwili pisarzem na obu półkulach. I co za triumf dla ciebie, dla kobiety, ta sława. Tak, ale to nie to. To nie to. A czy tobie się nie zdaje, że to, co obecnie jest cenione w Chopinie, jest istotną częścią jego geniuszu? Czy myślisz, że właśnie ta publiczność, do której on, jak mówisz, przemawia, ceni w nim to, co jest powierzchowne, przemijające? Nawet my, muzycy, nie doceniamy albo i nie rozumiemy w nim tego, co może jest najważniejsze. Mam chwilami wrażenie, że to wszystko, co otrzymują oni, muzycy, a może tylko Chopin, jest czymś bezwiednie niezasłużonym. Że to przychodzi im zbyt łatwo, że po prostu śpiewają jak Ariele, że obca im jest męka twórczości. A ty? Czy nie piszesz arkusza za arkuszem bez przerwy, bez poprawki? A on czyż nie męczy się? Słyszysz, jak pracuje teraz nad sonatą? Czyż to nie jest męka? Bo wam się zdaje, że proces twórczości pisarza to siedzenie przy biurku i machanie piórem. A przyznaję, że to przychodzi mi z łatwością. Mam nawet niejakie zamiłowanie do stawiania tych czarnych liter na białym papierze. Ależ to jest rezultat wielkiej pracy, męczących wahań. Dzisiaj rano przez 3 godziny jeździłam konno, hasałam, kąpałam się, wypoczywałam. Ale przez te 3 godziny nie rozstawałam się z obrazem księcia Karola. Któż to jest? To bohater mojej najnowszej powieści. Przetransponowałam tam mój stosunek do Chopina. Powiedz mi, moja droga, dawno chciałam ci zadać to niedyskretne pytanie. Czy ty kochasz jeszcze Chopina? Ja? Chopina? Powinnaś przede wszystkim zapytać, co to znaczy miłość? Jaka miłość? Tyle jest jej rodzajów. Ja to rozumiem tak zwyczajnie. Tak jak ja, Antosia. Tak jak ty, Antosia. Być może, że tak ja nigdy nie kochałam. Szukałam zawsze czegoś największego i ostatecznego. I nigdy nie znajdowałam. Za każdym razem doznawałam gorzkich rozczarowań. Jest we mnie jakaś mieszanina męskiego poszukiwania i macierzyńskiej czułości. Jak dążyłam w spódnicy, a nawet nie w spódnicy, bo znasz przecie moje zamiłowanie do męskiego stroju. Szukam i co chwila wydaje mi się, że znalazłam ostateczny ideał. A potem, gdy się we mnie ten dążyłam rozczaruje, zamiast porzucić moją ofiarę, zaczynam ją pielęgnować jak matka. No i z tego składa się całe moje życie. Może trochę inaczej było z Musettem, ale z Chopinem... Co z Chopinem? Naturalnie była to wielka namiętność. W momencie, gdy u pani Marliani podawała mu poprzez błyszczący mur fortepianu kartkę z napisem On vous adore,
Oczywiście kochałam go. Ale to przecież już 8 czy 10 lat temu. Przyszły potem różne inne rzeczy. Podróż na Majorkę, gdzie histeryzował i umierał naprawdę. Gdzie był prawie trupem. Takich prób nie przetrzyma romantyczna miłość. Biedaczka. Ja miałam inne pojęcie o miłości. Mówią o mnie, że za dużo kochałam. Proboszcz tutejszy traktuje mnie z zabobonną trwogą, jak największą grzesznicę. Ale ja każdą moją miłość uważałam i dziś jeszcze uważam za największą prawdę. Za dar największy życia, które jest tutaj bardzo piękne. A tam nie wiadomo, jakie będzie. W pięknie mojego życia ten chory człowiek nie mieścił się. Niestety. Pozostał mi jak drugi syn. I przyznam się, mam z nim znacznie więcej kłopotu niż z Maurycym. Co ci jest, Żołż? Płaczesz? Nie wiem, co mi jest. Pewnie będzie burza. Czasami czuję się tak słabo. Mam tyle do zrobienia i tyle do przezwyciężenia. A wydaje mi się teraz, że wszystko na próżno. Dzieci. Pociesz się, że są to chwile upadku genialnych ludzi. Potem strumień twojej twórczości popłynie szerzej, gładziej. Geniusz i macierzyństwo. To za duże dwa ciężary, jak na moje barki. Och, Boże! Don Fernand zawsze znajdzie się na mojej drodze. Powiedziałam mu, żeby zaczekał na mnie w wąwozie, a sama uciekłam przez wieś. Męczysz swoich kawalerów, Solange? Myślę rzeczywiście, że nie powinnaś tak dokuczać Fernandowi. Wcale mnie pani nie oszukała. Nie czekałem na panią w wąwozie, tylko poszedłem wprost przez pola do Noam. Widziałam cały czas z daleka pani kapelusz. Śledzi mnie pan. Co za bezczelność. Solange! No moja mamusiu, jakże to nazwać inaczej? Czyż to nie jest zupełnie nieprawdopodobne postępowanie? A jeśli bym ja miała schadzkę z kimś innym? Cieszę się, że cię widzę, Fernandzie. Dawno nas nie odwiedzałeś. Ja w zdrowie ojca. Dziękuję. Panna Solange nie daje mi powodu ubywania w Noam. Jest taka niezadowolona, ilekroć się zjawię. Młoda, młoda. Ach, pani, jak ona jest zachwycająca. Niech się pani nie narzuca. Radzę panu szczerze. Mam wrażenie, że to może panu zaszkodzić. Mamusiu, mamusiu, wiesz, co mi powiedziała Urszula? Mówiła mi, że ta nowa służąca Madeleine jest kochanką Chopina. Spokój się, mówcie. Musisz ją natychmiast stąd usunąć. Natychmiast, słyszysz? Natychmiast. Jeżeli tego nie zrobisz, to ja wyjeżdżam z domu. Solange, to twój wszystko. Patrz, rozwierka musiała wyprowadzić stąd Fernanda pod jakimś głupim pretekstem. Dlaczego się tak zachowujesz? Uważam Fernanda prawie za tego narzeczonego. Mnie jest wszystko jedno, za co mamusia jego uważa. Jedno tylko jest pewne, że mamusia natychmiast oddali tę służącą. Nie chce i nie potrzebuje tego, aby mieszkać pod jednym dachem z kochanką Chopina. Solange. Chciałam powiedzieć, z taką kochanką Chopina. I w ogóle... W ogóle nie rozumiem, co to ma znaczyć. Jak ty sama zgadzasz się na coś podobnego, cóż znaczy ta gminna rywalka? Solange, jesteś głupia i zuchwała dziewczyna. A wyrażasz się językiem markitanki. Odziedziczyłam to po mojej babce. Wara ci od mojej matki. Nic nie wiesz o tej sprawie. Nie zmienia to twojego stosunku do Chopina. Nic z tego nie rozumiesz. Nie jestem kochanką Chopina. Naprawdę? Naprawdę? Mamusiu, naprawdę? Nie. Nie. To niemożliwe.
możliwe. Mama! Mamusia nie jest kochanką Chopina. Mama! Mamusia nie jest do niego zazdrosna. Co ty wyprawiasz? Że mi spokój natychmiast. Ciszej, na Boga. Ciszej, czy ty nie rozumiesz, że pokażemy ci tajemnicę? Boże, drogi, co za czasy. Dawniej byłoby tajemnicą, że mama jest czyjąś kochanką. Bezwstydne dziecko, skądżeś ty się tego wzięła? Całe pokolenia się na mnie składały, nie wiesz? Może ci wyliczyć. Ale naprawdę nic z tego nie rozumiem. Kiedyś ci to wytłumaczę. Już wrócił pan od księdza? Ale mam zamiar tam powrócić. Zgrał się pan. Pani Baronowo, niech mnie pani poratuje. Ani mi się śni. Zostanie pan w domu. Panno Solange, niech się pani za mną wstawi do mamusi. Ani myślę. Znajdę na pana sposób. Panno Rozier. Panno Rozier, prędko, prędko. Niech pani idzie, a ktoś wróci. Gdzie? Tu jest ten grzesznik. Niech pani patrzy, jak się chowa. Nie ma mnie. Tyle tutaj jest teraz młodzieży, a pan, panie Wodziński, ucieka wciąż do tych starych reakcjonistów. I co panu z tego przyjdzie? No cóż, nie maluje pan więcej, panie Russo? Owszem, zacząłem pejzaż, który mi się wydało taki łagodny, tymczasem zdaje się zbiera się na burzę. Tak, tak, lato burzliwe w tym roku. Mm. Ale cóż teraz myśli o burzy? Pogoda taka prześliczna. Właśnie chcieliśmy pana prosić, aby nam pan pokazał swoje szkice z Noao. Dzisiaj po obiedzie, dobrze? Niestety zacząłem je już pakować. Pan jeszcze chyba nie odjeżdża, panie Russo. Nie ufaj za bardzo tej pogodzie, Teodorze. Tak pan myśli? Panie Klezenze? Ach, ten Jan! Ile razy trzeba go uczyć? Janie! Janie! Ile razy mówiłam Janowi, że nie należy tak długo dzwonić? Naprawdę można ogłuchnąć! Czy Jan nie słyszał, co pani mówi? Proszę tak nie dzwonić! A bo obiad stoi i stoi, a nikt nie przychodzi. I nikt nie przyjdzie, jeżeli nie będzie miał ochoty. Ja wcale nie mam jeszcze apetytu. Prawda, Maurycy, że jeszcze nie ma pierwszej? No, nie ma jeszcze pierwszej, bo Chopin się nie zjawił. Nie macie państwo pojęcia, co to za punktualność, jeżeli chodzi o jedzenie. Musiał się w dzieciństwie wygłodzić w tej Polsce, że teraz ma taki apetyt. Maurycy, nie kłóćcie się, dzieci. Jeszcze nam zostaje pół godziny czasu do obiadu, a po obiedzie zabawimy się w szarady. A teraz obmyślimy, co będziemy przedstawiali. Ja proponuję kolej żelazną. Tak, ale jak to wyobrazić? Nie, co innego. Winobranie. Doskonałe słowo do szarad. A ja proponuję wzorowa rodzina. Niech każdy napisze swój projekt na papierze i będziemy losować. Ale gdzie jest Chopin? Nie wyobrażam sobie szarad bez niego. Daj mu spokój, Solange. On pracuje. Ale nie ma teraz pracy, kiedy są szarady. Musi nam akompaniować. Chopin. Chodź prędko, gramy w szarady. Szarady. Zaraz przyjdzie. Teraz dopiero będzie wesoło. Proszę pani, proszę pani. Bo to jest suflet. Boże drogi, na śmierci zapomniałam. Dzieci! Dzieci, prędzej do stołu. Mamy dzisiaj suflet z sera. Fryderyku! Fryderyku! Obiad! Mam nadzieję, że nie zapomniano o twoim bulionie. Znowu kaszlałeś dziś w nocy. No chodź nareszcie. Ta muzyka. Kiedy się zagra, o niczym nie pamięta nawet o jedzeniu. Nawet o szaradach w Solange. Przestraszył mnie pan. Nie spodziewałam się pana zobaczyć. Obiecała mnie pani wysłuchać. Obawiam się, że ta rozmowa trochę niepotrzebna.
Od tak dawna uważałem panią za moją narzeczoną. Ojciec mój... Dziecinne zabawy. Śmieszne nawet powoływać się na takie przyrzeczenia. Nie żyjemy, chwała Bogu, w średniowieczu, kiedy rodzice zaślubiali sobie dzieci w kolebkach. Moja matka aczkolwiek wychowała mnie o wiele mniej swobodnie niż siebie samą, jednak nie będzie mnie zmuszała do tego wyboru. No, ależ kto mówi o przymusie? Fernandzie, mówmy sobie jak za dawnych czasów po imieniu. Tak jak wtedy, kiedyś mnie nazywał swoją narzeczoną. Dobrze? Jeszcze się pytasz? To nam ułatwi rozmowę, bo trzeba, abym ci powiedziała wiele rzeczy. Wiele rzeczy. Myślę, że mi chcesz powiedzieć tylko jedno. Dlaczego nie chcesz zostać moją żoną? Dlatego, że ciebie nie kocham, Fernandzie. Dlaczego mi to mówisz? Jakże mogę to ukrywać? Nie kocham ciebie, Fernandzie, a za bardzo cię szanuję, abym cię miała zwodzić. Dobrze. Dobrze. Pomówmy jednak rozsądnie. Wiesz dobrze, że ja cię kocham bez miary. Dlaczego nie chcesz zawierzyć mojej miłości? Że ona jest tak wielka, że wystarczy nam za wszystko. Za moją miłość i za twoją. To nie to. Jak to nie to? Nie to mnie odstręcza od ciebie. Wiem, że jesteś zacnym, kochanym chłopcem. No więc, czegoś ci więcej trzeba. A ja bym chciał ciebie nie tylko mieć za żonę, ale jeszcze wyrwać ciebie tutaj z tego domu, gdzie twoja niewinność, twoja niewinna dusza. No wypowiedz, wypowiedz nareszcie, że moja niewinna dusza jest narażona na szwank. Czy to chciałeś powiedzieć? Pamiętaj, że jestem córką żony. Wnuczką markietanki, prawnuczką kochanicy królewskiej. Solange. Ten dom o pozorach mieszczańskich widział już niejedno. Moja niewinna duszyczka też nie jest taka niewinna jak ta, o której marzyłeś w swoim surowym klasztorze, gdzie cię wychowywali pobożni ojcowie. Gdybym ci zaczęła opowiadać, o czym wiem i co się tutaj dzieje, tu, w tym domu, włosy by ci zbielały. Jesteś śmieszny ze swoją niewinnością. Nie odbiegajmy od tematu. Mówisz zupełnie o czym innym. Zapytam cię po prostu, dlaczego nie chcesz spróbować szczęścia opartego jedynie na mojej miłości? Bo nie widzę w tym szczęścia, to bardzo proste. Jeżeli mówisz, że mnie nie kochasz, czy mam zrozumieć, że kochasz innego? O, co ci do głowy przychodzi? Inaczej też nie mogę zrozumieć. Gdybyś mnie tylko nie kochała, starałbym ci się wytłumaczyć. Pokochałabyś mnie bardzo prędko, dałbym ci tyle szczęścia. Ale jeżeli jesteś zajęta gdzie indziej... Zajęta gdzie indziej. A gdyby tak było? Posunąłbym się jeszcze do tej śmiałości i zapytałbym się, kogo kochasz. Ja nawet sama nie wiem, czy ja jestem zakochana. To wszystko. Nic więcej nie mam ci do powiedzenia. Nic nie rozumiem. Czy nie możesz mi powiedzieć wyraźniej? Wyraźniej? Nie. Nie. I tak za dużo ci powiedziałam. Za dużo samej sobie powiedziałam. Idź. Idź, Fernandzie. Nie zostawisz mi nic? Żadnej nadziei? Do widzenia. Do widzenia. Pozdrów twojego ojca i... Dziękuję. Do widzenia. Ale mogę tu czasem przychodzić. Po co? Lepiej nie. Ale jeżeli chcesz... Idź. Idź. Fernand wyleciał stąd jak z procy. Biegł prawie przez park. Jak bomba wpadła na mamusię. A co tu się stało? A co ciebie to obchodzi? Jestem twoim starszym bratem. Przypomniał sobie. Mówię ci otwarcie w oczy. Jesteś nieznośny i niepoczytalny. Dlaczego? Dlaczego? Takie pytanie. Sam sobie na nie odpowiedz. Kto wygryza z domu służbę?
Kto tak pozrażał sąsiadów, że żaden tu nie przyjdzie i żaden cię nawet na polowanie nie zaprosi? Kto romansuje z kuzynką, którą tu rodzice przysłali na wychowanie? Kto gościom matki tak dokucza, że trudno im wytrzymać? No nie wytrzymują. A kto z nową ładną pokojówką zaczyna po swojemu? Skąd wiesz? Wiem. Bo wiem. Ale tutaj nie radzę. Wiesz dobrze, czyja to własność. Ach, Boże, co za dom! A jeżeli go opuścisz, wszyscy odetchną z ulgą. Chciałabyś się mnie pozbyć. Co mi tam możesz tu siedzieć? No i tak jest moje. A wiem, 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 wiem. Nie musisz mi tego powtarzać. Zabezpieczyłeś się jak mogłeś. Ach, nie bój się. Mamusia ci nie skrzywdzi. Ty oczko w głowie. Masz swój posag po babce. Masz wspaniały pałac. Ohydny, zrujnowany dom w prowincjonalnym miasteczku. Nie bój się, Klezężerowi to jeszcze imponuje. Proszę cię, nie dokuczaj. Odwaliła się oczywiście Fernanda. Dlatego, że jest bogaty, poczciwy i patrzy na wszystkie twoje wybryki przez palce. A co cię to wszystko obchodzi? To są tak ważne rzeczy dla całej rodziny, że muszą mnie interesować. To nie jest bynajmniej rzeczą obojętną dla mnie, jakiego będę miał szwagra. Fernand bardzo mi odpowiadał. Nie, nie odpowiadał i koniec. To jest powód dostateczny. Klezenżer? Nie wiem. Nazbyt brutalny. Brutalny? Tak. Nie, nie ma o czym mówić. Tylko nie zrób jakiego skandalu. Panie baronie, broń Boże, zapewne ściany naszego rodowego pałacu zapadłyby się ze zgorszenia. Jakoś w naszej rodzinie z dziada pradziada, dziedzicznie, że tak powiem, obywamy się bez ojców. Pozwól niech, że ja jeszcze powiększę ten zastęp cnotliwych matron i matek rodzin. Jesteś bezczelna. Urągasz temu, nad czym należałoby płakać. Płaczę, ale to nic nie zmieni. Jesteśmy familianty, że proszę siadać. Od króla polskiego do Napoleona. Przynajmniej do jego generałów, którzy kopami przechodzili przez sypialnię naszej babci. To nie zmieni faktu, że nasza matka zmieniała kochanków jak rękawiczki. Skąd wiesz? Skąd wiem? Ja biedna, niewinna dziewczyna, skąd ja mogę wiedzieć takie rzeczy? Wiem. Nawet więcej. Wiem, kto nie jest kochankiem mojej matki. No kto na przykład? Szach perski. Myślisz o Chopinie? Mhm. Tak, ale wszyscy myślą, że jest. Zresztą był. Pamiętasz Majorkę? Byłam za mała. I chwała Bogu. Ale ja nie byłem za mały. Myślisz, że mnie to mało kosztuje? Kiedy zawsze kogoś takiego widzę przy jej boku? No cóż cię to obchodzi? Uch, jak ty się wszystkim przejmujesz. No to jest przecież nasza matka. Nie, ja kiedyś wreszcie postawię na swoim i powiem dosyć basta. Powyganiam ich wszystkich z domu. Wyobrażam sobie. Już widzę, jak stoisz i krzyczysz. A mamusia ulegle odchodzi, żegna swoich przyjaciół, porzuca. No, takiego bohatera chcesz zrobić, a siedzisz u niej pod pantoflem. Ograniczasz się do dokuczania Chopinowi. Znam większe bohaterstwo. A zobaczysz. A jak będziesz w lepszym humorze, porozmawiamy o tych pieniądzach, coś ode mnie pożyczył. Idziesz z nami na polowanie? Nie. Nie idę. Pewnie dzisiaj w ogrodzie. No idziesz, Solange. Dokąd idziesz, Maurycy? Zaczekaj. Woli strzelać w ruble niż bliżki. Solange! Solange! Wracaj, bo zmokniesz. Znowu podsłuchiwałeś Chopina. Nie masz najmniejszego szacunku dla jego pracy. Wiesz, jak on tego nie cierpi. Grał coś bardzo pięknego. Wiesz, że nikomu nie daje podsłuchiwać, kiedy komponuje. Nikomu, ale nie mnie. Na pewno zaraz mi pokaże to, co napisał. Albo przerwie i zaproponuje mi granie na cztery ręce. Krywa z tobą na cztery ręce jedynie z grzeczności dla ciebie. Czy nawet dla mnie. Grasz bardzo miernie. Nie każdy może być Chopinem, czy chociażby Kalkbrennerem. Jednak mimo wszystko Chopin lubi grać ze mną na cztery ręce, to fakt. A tego marsza Schuberta gramy nawet bardzo dobrze.
Przestań, jak ty się w ogóle zachowujesz. Zapomniałam, że nagle chcesz widzieć we mnie dobrze wychowaną panienkę. Nie odpowiadam za złe humory mamy. A może właśnie odpowiadasz? Że odpaliłam Fernanda. Miałaś ochotę wydać mnie za mąż. Tak. I miałam potem swoje przyczyny. Jeszcze jesteś cała mokra. Dlaczego nie zmieniłaś sukienki? Suszyłam się tutaj przy kominku. Wodziński rozpalił ogień. Pojechał teraz do szatoru na kartę. Pożyczywszy powozu i pieniędzy od Chopina. Ach, ci Polacy. Nudzi się tutaj. A gdzie jest Clézanger? Poszli na polowanie z Maurycy. A dlaczego ty nie poszłaś? Miałaś przecież iść. Jeszcze bardziej bym zmokła. Oni się pewnie schronili w oberży. Ach, nie bardzo chce mi się pić kwaśne wino w oberży w towarzystwie Maurycego i Clézangera. Przyznaję, że to nie jest wykwintne spędzanie czasu. Wykwintne spędzanie czasu. Jakbym słyszała Chopina. To bardzo możliwe. Lubię sposób wyrażania się Chopina. Ale on przecież nie umie mówić po francusku. Nie każdy mówi po francusku. Jak ty. Mamusiu, czy nie oddalisz tej służącej? Nie. Dlaczego ciągle wracasz do tego tematu? Tak sobie. Czy to cię nie upokarza? Solange. Naprawdę nie? Zupełnie jest ci to obojętne? Ale co cię nie to obchodzi? Wszystko, co dzieje się w naszym domu, obchodzi mnie bardzo. Zresztą robisz zawsze to, co uważasz za stosowne. Nie powiem nic ani tobie, ani Chopinowi. Nie jestem podobna do Maurycego. Wydaje mu się, że staje w obronie domowego ogniska, kiedy mówi impertynencję Chopinowi. Przecież głupstwa, Solange. Ty tego nie widzisz, bo ci jest z tym wygodnie. Nie chcesz wiedzieć nic złego o Maurycym. Nawet nic o Maurycym i Augustynie. Milcz! Nie zapominaj, że jestem twoją matką. Zuchwała dziewczyna. Tak. Jestem twoją córką i w niejednym ciebie przypominam. To też bawi mnie ta różnica miar, jakie stosujesz do mnie i do siebie. Chcesz mnie pobożnie wydać za mąż? Otóż nic z tego. Już jednego z tych dwóch zawadiaków, których trzymałaś przy mnie, odprawiłam przed chwilą z kwitkiem. Chcesz mnie się pozbyć z domu. Jesteś niesprawiedliwa, Solange. Bynajmniej nie chcę cię wydać za byle kogo. Myślę tylko o twoim szczęściu. Spotkałam Fernanda w parku i powiedział mi o waszej rozmowie. Bardzo żałuję, że tak się go prędko pozbyłaś. To chłopak ambitny i już do ciebie nie wróci. Nie chciałabym, aby to samo powtórzyło się z Clézangerem. Chowałam cię zawsze w jak najlepszym kontakcie z naturą. Nie ukrywałam przed tobą ani złych, ani też pięknych stron życia. Wiesz dobrze, jakie jest przeznaczenie kobiety, zwyczajnej kobiety. Bo ja jestem nieco inna, odmienna kobieta. Nie powinnaś sądzić mnie zbyt surowo. Kocham ludzkość. Ale od ludzkości zawsze bardziej kochałam kogoś innego. A bardziej od tego kogoś kochałam moją rodzinę. Rodzinę? Czy Maurycego? Rodzinę. Powtarzam, was, moje dzieci. Rozumiem. Ale wydaje mi się, że to są jeszcze tylko twoje złudzenia. Słuchaj mnie teraz uważnie. Urządziłam moje życie jak chciałam. To prawda. I zawsze byłam szczera. Miłość, moje dziecko, jest wielkim skarbem, jaki nam dała natura. I nie należy nią gardzić. Zawsze byłam w zgodzie z moim sumieniem
i dlatego jestem pewna, że zawsze mi wybaczycie. Przed wszystkimi moimi obowiązkami kładłam obowiązek matki. Byłam wzorową matką Solange. Tak. Byłam matką, jaką wymarzyłam sama. Jaką wymarzyli filozofowie. Sama byłam człowiekiem. Was chciałam widzieć tylko ludzi. Nie widzisz nas ludzi, mamusiu. Widzisz tylko zaspokojenie swoich ambicji lub ucieleśnienie swoich teorii. To, co się dzieje w naszych sercach, nic ciebie nie obchodzi. Nie wiem jak Maurycy, ale ja widziałam tylko zawsze despotkę, która z moim życiem czyniła, co chciała, poczynając od przebierania mnie za chłopca. Ale teraz powiedziałam sobie nie. Stanowczo nie. Tym razem się nie uda. Teraz ja wiem, jakie ma być moje życie. Dalekie od mieszczańskich ideałów, do których zawsze tęskniłaś, nie mogąc ich urzeczywistnić w życiu. Moje życie musi być inne. Wiem, komu je oddać i komu je poświęcić. A jeżeli nikt nie potrzebuje twoich poświęceń? Zresztą wcale nie zmuszam cię do małżeństwa. Chciałam, abyś wyszła za Fernanda. A teraz pozostaje Clézanger. Drugi, może równie dobry kandydat. Ja za Clézangera nie wyjdę. Dlaczego? To bardzo proste, nie podoba mi się. Nie podoba ci się. A może podoba ci się kto inny? Jak to chyba nie Fernand? Nie. Nie o Fernandzie teraz myślę. Widzę, że kochasz się w Chopinie. Mamusiu. Przez pewien czas szanowałam tajemnicę twojego dziecinnego serca. Och, mamusiu, na miłość boską. Nie bój się. Uszanuję ją nadal. Nikt się tego nie domyśla. Ale jeżeli to potrwa dłużej, zdradzisz się niewątpliwie. A to może mieć bardzo przykre konsekwencje. Dla ciebie. Tak, teraz mogę się przyznać. Pragnę cię usunąć z mego domu. Ale dlaczego? Przecież go już nie kochasz. Tak. Od 7 lat już nie jestem jego kochanką. Zostały tylko pozory. I mnie, i Chopinowi pozory te są obojętne. On ma swoje biedy, a ja mam swoje kłopoty. Jesteśmy przyjaciółmi. Jestem jego opiekunką, jego drugą matką. Właśnie mija 7 lat. Wtedy, kiedy chorował w Marsylii, po naszym powrocie z Majorki, przyszłam do niego i powiedziałam: mój drogi Chopin, tobie potrzeba czego innego, zupełnie czego innego. Musisz mieć wolne życie. Twoja kochanka to muzyka. Nie powinieneś mieć żadnej innej. Basta, skończone. Jesteśmy od dziś przyjaciółmi, chcesz? No cóż on zresztą miał do powiedzenia. Interesowało go w ten czas wydanie tych tam preludiów. On nigdy nic nie mówi. A zwłaszcza w tych sprawach. Jego tylko raz naprawdę coś zainteresowało. To siostra Antosia. Wodzińska. Tak. Maria Wodzińska. Ale potem... Myślisz, że on jest bez serca? Serce artysty to serce zupełnie specjalnego rodzaju. Ale myślę, że on ma coś w rodzaju serca. Słyszałam je nieraz, jak biło przyspieszone. Galopowało w rytm utworu. Jakże by żył taki człowiek bez serca? No, cała wielkość może jego na tym polega. Chodzimy obok niego. Tyle lat mieszkamy z nim i nie spostrzegamy, że nie ma po prostu serca. Oni wszyscy są tacy sami. Myśse, Chopin. Oni nigdy nas naprawdę nie kochają. Ach, co też ty mówisz? Nigdy nie kochają tak, jak trzeba. Zawsze inaczej. Sama mówisz,
Chopin pamiętał Wodzińskiej do dzisiejszego dnia. Pamięta, bo mu jej nie dali. Ale czy możesz sobie wyobrazić jego jako ojca rodziny otoczonego dziećmi? Jako szwagra tego dziwaka Antosia? Nie. No więc widzisz sama, twój śmiech jest wyrokiem. Ale to zupełnie co innego. Moja miłość nie marzy o małżeństwie, ani o domu, ani o służbie, ani nawet może o dzieciach. Tak? A o czymże marzy twoja miłość? Czy ja wiem? Ach, tak. Chciałabym patrzeć na niego, słuchać jak gra. Jesteś jeszcze bardzo młoda. A w każdym razie nie wiesz, co to jest namiętność. Otóż uważam jako matka, że powinnaś całą swoją wyimaginowaną miłość zdusić w zarodku. Musisz wyjść za mąż i najlepiej, jeżeli to zrobisz jak najprędzej. Clézanger jest pod ręką. Jest to człowiek prosty. Boże, jaka byłabym szczęśliwa, mogąc zatrzymać przy sobie takiego prostego i niewymagającego człowieka. O, nie wiem, czy można go uważać za niewymagającego. Podobno ma straszne długi. 80 000. On się tylko przyznaje do tej sumy. Na pewno ma więcej. Zresztą także jest artystą. Rzeźbiarz nigdy nie jest artystą w całym tego słowa znaczeniu. Do swojej sztuki bowiem potrzebuje tęgich mózgów. Doskonale. Zaraz streszczę twoją myśl. Więc ty, kobieta wolna i wyzwolona, symbol nowoczesnej kobiety, ty, która jesteś wzorem kobiet przyszłości, ty, która pierwsza odważyłaś się chodzić w męskim stroju i palić cygara, ty, wielka pisarka, sława obu półkul, słowem ty, George Sand, radzisz mi uciec od miłości i paść w ramiona pierwszego, lepszego rzeźbiarza, dlatego że rzeźbiarz ma mocne muskuły? Moja droga, wierz mojemu doświadczeniu. Mocne ramię męskie nie jest rzeczą do pogardy. Nie. Nie i nie! Dobrze. Ustąpię. Wyjdę za Clézangera. Czy myślisz, że wszystko się skończy, kiedy nie będzie mnie w domu? Mówisz, że Chopin nie potrafi kochać. Może to znaczy tylko, że ciebie nie potrafi kochać. Może o to właśnie czujesz jeszcze do dziś dnia żal w sercu. Jest tu wszędzie, zawsze przy tobie i nie wyznaje ci od rana do nocy swojej miłości. I musisz przyjmować do pomocy w kuchni aż tak ładne dziewczyny. Przestań, rozum ci się pomieszał pod wpływem tego grajka. Czymże jest ta jego cała muzyka? Żdąkanie na fortepianie? Przemijające zjawisko? Nieuchwytna sztuka? Nic się tak nie starzeje jak muzyka. Któż teraz może słuchać Bacha albo Hendla? A literatura jest pieczna. O nim dawno zapomnął, kiedy moje książki będą leżały w każdej wieśniaczej chacie. Jeszcze i zawiść przez ciebie przemawia. Ja wiem, że ty nigdy nie rozumiałaś jego sztuki. Jesteś niemuzykalna jak krzesło. Ja też nie jestem na tyle muzykalna, aby zrozumieć znaczenie muzyki Chopina. Nieraz złości mnie to granie, bo chcę, aby usiadł przy mnie. Wziął mnie za rękę, aby mówił o czymś. Ale ja czuję przecież, jakie to jest straszliwie genialne. I widzisz, co mnie tak porusza, tak wstrząsa mną za każdym razem, kiedy on przegrywa jakąś swoją nową kompozycję, że tutaj, w tym Noam, w tym pospolitym środowisku, wśród kuchennych kłótni pod twoim dachem, rodzi się coś tak niezrozumiale genialnego, coś tak strasznie wstrząsającego. O, ty daleka jesteś od takiej nieśmiertelności. Dziękuję ci. Nie gniewaj się. Ty jesteś pełna talentu. Ale czy ty nie czujesz, co to za człowiek? Tak, masz rację. Ja czuję, jaki to jest człowiek, tylko może nigdy nie wyraziłam tego tak dobitnie. Może masz rację. Ale jeżeli tak jest, tym bardziej nie powinnaś myśleć o swojej do niego miłości.
Miłość ta przyniesie tylko nowe komplikacje. Odsunie go od tego, co jest istotą jego życia. Od sztuki. Nie myślisz o tym, Solange? Owszem, myślę, mamusiu. I nie podzielasz mego zdania? Nie jestem skłonna do poświęceń. Za dużo mam na to rozsądku. Właśnie w tym wypadku rozsądek prowadzi do poświęceń. On ci wskazuje słuszną drogę. A trzeba przecież coś w życiu postawić na kartę. Czy pamiętasz naszą podróż na Majorkę? Nie bardzo. Czy wiesz, czym ta podróż była dla mnie? Zamiast wypoczynku i twórczych pobudek zaznałam tam chłodu. Spadał na mnie tam grat kamieni uliczników. Tułałam się z domu do domu, zewsząd wypędzana. I nie miałam w nikim oparcia. Przeciwnie. Jeszcze się musiałam zajmować naszym współtowarzyszem podróży. Kaprysił, narzekał, płakał, miewał ataki. Zeszłam do roli pielęgniarki tego strasznego, niezadowolonego człowieka. Cała nasza romantyczna podróż, którą ja tak naiwnie sobie wymyśliłam, poszła na marne. Otóż, gdybyś się wybrała z nim teraz, a pomyśl, o ile jest już starszy i bardziej chory, w taką romantyczną podróż mogłaby się skończyć ona tak samo wielkim fiaskiem. A ty nie masz moich sił i mojej żywotności, aby przezwyciężyć tę harpię, jaką jest choroba, aby być mocniejszą od jego muzy. Tak, ale on przywiózł z Majorki preludia. Dziękuję. Mógł je komponować beze mnie. Twoja miłość nic nie zmieni. Będzie w twoich objęciach myślał o swojej sonacie. Albo Wodzińskiej, która się stała dla niego symbolem tej dziwnej, nieistniejącej krainy. Rozumiesz przecież, że to jest cudzoziemiec. Najtrudniej jest kochać cudzoziemca. Ach, to nie cudzoziemiec. To anioł. Madeleine, co to jest? Co niesiesz? Czekoladę dla panu Chopina. Daj mi to, ja zaniosę panu Chopinowi. Przepraszam bardzo, ale pan Chopin polecił mi przynosić mu czekoladę osobiście. Ach, tak, osobiście. Osobiście. Osobiście doskonale. Solange, co robisz? Słucham, jak to nie ma. Czy panowie wrócili już z polowania? Pan Maurycy jeszcze nie, ale pan Clézenger jest u siebie na górze. Proszę go poprosić, aby przyszedł tutaj natychmiast. Solange, zastanów się. Niech mamusia idzie, niech mamusia sobie idzie. Jakże tam polowanie? Nieszczególnie burza nas płoszyła. Czy pani chciała pozować? Nie. Nie, jestem dziś zdenerwowana. Zdaje się zresztą, że portret jest tak daleko posunięty, iż nie potrzebuje już mnie pan torturować. To są raczej tortury dla mnie. Chciałam z panem pomówić. Słucham panią. Powiedziałam dziś Fernandowi, aby tu już nie przyjeżdżał. Tak jak mnie pan o to prosił. Czy panu to nic nie mówi? Pan Solange, nie śmiem rozumieć. Niech mnie pan zabierze jak najprędzej z tego domu. Rozumie pan, jak najprędzej. Ja nie mogę tu wytrzymać. Tu jest nieznośna atmosfera. Czy pan tego nie odczuwa? Mnie to jest bardzo dobrze, ale jeżeli pani chce, wyjedziemy natychmiast. Zaręczymy się, pojedziemy do mojego ojca, a potem zaraz ślub. Ej, Chopin. Mamusia będzie się znowu gniewała, gdy nie znajdzie kałamarza na swoim miejscu. Wysechł mi atrament. Nie mogę pisać. Powinszuj nam, Chopin. Jesteśmy zaręczeni.
Winszuję serdecznie. Nic nie powiedział. Rzeczywiście nie bardzo się ucieszył z tej wiadomości. A ty nie cieszysz się? Ja, Solange. Czyż możesz się pytać? Zabierz mnie czym prędzej. Chodź, uciekniemy do ojca, potem do Paryża. Nie wrócimy już nigdy do Noa. Nigdy do Noa, ale jeżeli Noa będzie moje. To nie jest dom dla szczęśliwych ludzi. Ale my musimy być szczęśliwi. Cóż nas obchodzi Chopin i ta jego Polska, ta czy inna jego kochanka. Jak on nam powie wszoko. Chodź, wezmę się jak najprędzej, zabieraj się stąd. Przypieczętuję moją miłość. Chodź, nie rozmyślę nad tym grajkiem. Chodź do pracy. Jak najprędzej. Ja chcę, aby się wszystko stało jak najprędzej. Żeby już nie było powrotu. O Boże, jak ja jestem szczęśliwy. Ja jestem szczęśliwy. Bardzo proszę, mówię o kurach. Nie. Tego już stanowczo za dużo. Nie dam z siebie robić pajaca. Ależ, Frycku, przesadzasz. Czy można robić awantury o takie głupstwo? Zawsze Maurycy jest pierwszy. Wszystko zawsze robi się i robiło dla tego impertynenta. Przecież dla zdrowia Maurycego pojechaliśmy na tę okropną Majorkę. Nigdy ja nie zapomnę tej podróży. Ale tym razem, no pani są, zrobiła to mechanicznie. Nie. Tym razem stanowczo wyjeżdżam. Janie! Naprawdę, Frycku, poczekaj jeszcze z tą swoją decyzją. Ochłoń trochę. Tak się przejąłeś tą pularną. Ona doskonale wie, że ja nie znoszę nóżki. Jadam tylko białe mięso. Ale dla głupiej kury nie będziesz zrywać 10-letniej przyjaźni. To jest ostatnia kropla. Oczywiście pierś była tylko dla Maurycego. Po prostu pani sam pomyliła talerze. Ależ nie. On także jada tylko białe mięso. Otóż teraz będzie albo on, albo ja. Gdzie jest ten Jan? Janie! Słucham jaśnie pana. Proszę natychmiast przenieść fortepian z mojego pokoju tutaj. Tak jak stało. Tutaj. I natychmiast znieść wszystkie kufry ze strychu i popakować. Wszystko zaraz upakować na jazdę do Paryża. Pudła do kapeluszy też. I niech zaraz zaprzęgną konie do mojego powozu. Zaraz. Z szatoru odeślemy konie z powrotem. Aha, Jan też ze mną pojedzie. Słucham, jaśnie pan. I żeby mi portek nie pognieść. Bo Jan tak pakuje, że potem nie można się dopracować. Straszne. Zaraz, Janie. Zaraz, wszystko natychmiast. Słucham, jaśnie pan. Naprawdę, Frycku, puść w niepamięć tę pulardę. Nie róbże oto takiej awantury. Nareszcie opuszczę ten dom. Mój drogi, co to za dom? Przecież tu się dzieją takie rzeczy. Tego małego Rousseau nabili po twarzy, choć to u tych Francuzów to nie takie wielkie nieszczęście. I jeszcze mu wytłumaczyli, że to dla jego dobra. Fernanda odstawili, bo to porządny chłopiec. Ta dziewczyna ginie za Maurycy i matka patrzy przez palce na wszystko. A teraz tę małą wydają za klezażera. Sami kwaszą się w złości. Starzeją się w tych kwasach. W gruncie rzeczy, co cię to wszystko chodzi? Dobrze, Augustyna, puszcza się z tym Wensławem. Tę małą wydają za klezażera. Co ci do tego? No ależ to małżeństwo z klezażerem to przecież zbrodnia. To po prostu zbrodnia. Toż to zwyczajny sierżant bez szkół, bez nauki. Nie, mój drogi. Ja mam już dość tych tutejszych obyczajów. Skoro cierpiałeś, to już tyle lat. O, naturalnie. Ale ze mną tak. Do czasu jestem cierpliwy, ale potem, jeżeli nie, to nie. Namyśl się. Nie idź. Mój Antku drogi, tam na fortepianie porozrzucano tyle nut, tyle papierów. Oni, ta służba, wszystko mi pogubią. Zrób to porządek. Poświęć się. Zobacz, czy wszystko po kolei poskładaj do kupy. Pogubią też szkicę. Co wtedy będzie? Muszę nową sonatę moim Żydom przygotować. Jak chcesz. A ta twoja rozjerka wszystkie te plotki przed najwyższy ołtarz nosi. O tę małą Madeleine także już oczy wypiekają. Że niby ładna dziewczyna, ale co mnie teraz te kobiety obchodzą?
Gorzej, że niby na Solange i na mnie także nagadała. No, oczywiście, ja Solange bardzo lubię. Dobra z niej dziewczyna. Stąd te raptowne zmiany humoru. Chyba mylisz się. No, nie gniewaj się, proszę, ale tak jest. Wiesz dobrze, że nie mam złudzeń co do Rozjerki, ale jestem do niej przywiązany. Kiedy się dowiedziała o mojej chorobie, przyjechała do Poznania. Pomyśl, co to znaczy dla Francuza przyjechać do Poznania. To trzeba ocenić. Miałeś mi złożyć nuty, kochanie. Zaraz. Nie. To nie tak. Wyjeżdżasz? Tak, wyjeżdżam. Zdecydowałeś się ostatecznie? Jak widzisz? Wyjazd z tego domu po 10 latach naszej poufałości mógł mieć inny pretekst niż nieszczęsna Poularda, którą tak niefortunnie podzieliłam. Miałeś w tym domu opiekę prawdziwie macierzyńską. Dziękuję ci w istocie. Nie myśl, że przychodzi mi to z łatwością. Nie jesteś w pożyciu najłatwiejszym z ludzi. Przysporzyłeś mi niejednego ciężkiego momentu. Musiałam dla ciebie bardzo wiele poświęcić. Kochanków czy konwenansów? Nie. Tego nie poświęciłam. Ale chociażby uczuć macierzyńskich. Stałeś się moim trzecim dzieckiem. I kochałam cię może z uszczerbkiem dla dzieci prawdziwych. Stąd ta wasza nienawiść z Maurycym. Jesteś i byłeś zazdrosną mojego syna. Czy myślisz, że dzieci nie czuły całego fałszu naszej sytuacji? Nikt mnie jeszcze nie zawiązał tak świata jak ty. Nie zapominaj, że nasza przyjaźń datuje się od lat 9. Nie zapominam. Nie powinieneś się dziwić Maurycemu, że ma do ciebie pewne żale. Powinienem się był z tym oswoić, skoro go chcesz wychować na Saint-Simonistę. Wobec przyszłych falansterów żadna sytuacja nie powinna go przerażać. Nie dokuczaj mi moimi ideałami. Myślę jak chcę i jak mi się podoba. Mam takie zapatrywanie i koniec. Nikomu nic nie narzucam, nigdy. Najlepszy dowód, że nawet moja córka zdaje się podzielać twoje arystokratyczne gusta. O. Myślisz, że mi serce się nie kraje, kiedy widzę cię słabego i bladego jak trup? Kiedy w ciągu jednego wieczora odwiedzasz 3 lub 4 arystokratyczne salony? Wiem, że ci nic z tego nie przyjdzie, prócz choroby. A jednak milczę i milczałam. Marzyłam dla ciebie o innej karierze. Myślałam, że kiedyś twoja muzyka przełożona bez żadnej najmniejszej zmiany na tony wielkiej orkiestry stanie się muzyką nowego człowieka. Myślałam, że będziesz grał dla ludu. Na razie musiałem grać dla narodu. Zapatrywania nasze na rolę artysty w życiu narodu są tak odmienne. Trzeba było całej mej delikatności, aby mnie dała ci poznać Chopin. Jak inaczej ją sobie wyobrażałam. Nie prosiłem cię nigdy o zrozumienie mojej sztuki. Wiedziałem, że to jest niemożliwe. O, przyznam się rzeczywiście, że w twojej muzyce za dużo dla mnie krwi i melancholii, zgrzytów i szelestów, szkieletów i łańcuchów. Mylisz się. To są tylko pasaże, akordy i modulacje. A czyś ty mnie kiedy zrozumiał? Czyś wypowiedział jedno słowo aprobaty, zainteresowania, przejęcia się moją twórczością? Owszem, chwaliłem cię stale.
Takie pochwały. A cóż mogę więcej? Nie rozumiemy się. Tak. Wiele rzeczy nas dzieli. Na przykład przepaść pomiędzy dwoma tragicznie nierozumiejącymi się narodami. Potem przepaść pomiędzy muzykiem a powieściopisarzem. A potem przepaść największa. Kobiety i mężczyzny. Aha. Byłam dla ciebie jak matka. O, to chyba największy twój błąd. A teraz wolisz Solange. Wydaliście Solange za tego grenadiera. To zbrodnia. Większą zbrodnią byłoby wydać ją za ciebie. Może. Wodzińskie już nie chcieli wydać za ciebie, bo byłeś herlakiem. Może. Pobyt wasz pod jednym dachem mógł się skończyć bardzo smutno. Czy wiesz, do czego mogło było dojść, gdyby ta dziewczyna zakochała się w tobie? Bo przecież ona cię nie kochała. Może, może. Może, 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 może. Czy zdajesz sobie sprawę, że to okropne? Nigdy nie wiadomo, co ty właściwie myślisz. Co naprawdę czujesz. Co ty myślisz? Chopin. Chopin! Nie wiem, czy Antoś poskładał moje nuty. Tu chyba nic nie zostało na tym fortepianie. A co? Oczywiście. Najważniejsze zostawił. Zawsze trzeba wszystkiego samemu popilnować. No trudno. Skoro już się tak uparłeś, rozstańmy się jak przyjaciele. Sonata. Pierwsza część. Druga. Wyobraź sobie, że nie mogę wymyślić tego larga. Brak mi środka, wiesz? Czy rzeczywiście nigdy nie czułeś, że moja opieka jest dla ciebie niezbędna? Że dbam o twoje zdrowie? Że może zachowujesz je tylko dzięki mnie? Czy zawsze byłam dla ciebie tylko cudzoziemką, literatką? Jak ty mówisz, powieściopisarką? A czy ja sama? Ja, kobieta? Byłam ci zawsze obcą? Nie zawsze. Fryderyku? Fidybus? Proszę. Dziękuję. Pamiętasz wtedy, kiedy przyjechałeś do Perpignan? Gdyśmy się spotkali w drodze na Majorkę. Byłeś wtedy taki wesoły, świeży, ożywiony. Pamiętasz obiad w oberży? Wino południowe, które piłeś? Pamiętasz śmiejący się świat południa? Wieczorną muzykę? Prawie zupełnie hiszpańską? Pamiętasz? Pamiętasz? Pamiętam. Nie myśleliśmy wtedy o słotach i chłodach Majorki. Nie przeczuwaliśmy naszego fiaska. Pamiętasz? Pamiętam. A pamiętasz ten koncert w Paryżu? Pierwszy koncert, na którym grałeś tylko dla mnie. Pamiętasz? Pamiętam. Kochałeś mnie? Kochałem. Pamiętasz? Georges. Chopinetto. Powóz pana Chopina zajechał. I jak to powóz pana Chopina? Zabierasz swój powóz? Zabierasz swój delikatny powóz aż do Paryża? Zabieram. Przecież z Paryża tu przyszedł. Ale wiesz, że nie znoszę innego powozu. Mój jest tak zniszczony, a pocztowy jest już nie do użycia. Chyba odeślesz mnie do Paryża. Odeślę ci koniec szatoru. W szatoru są też dobre powozy. Ale ja jestem tak przyzwyczajona do niego. Kupisz sobie nowy za jaką świeżą powieść. A kufry wszystkie zabierasz? Wszystkie. Nie możesz mi zostawić tego zielonego kuferka na buty. Ach, ależ i owszem. Każ Madeleine, aby go odstawiła. Ona go jeszcze nie zniosła ze strychu. Madeleine! Madeleine! Proszę mi dać ten zielony kuferek!
A czy wszystkie rzeczy spakowane? Ani trochę, proszę jaśnie pana. No to cóż po powozie, kiedy nie ma rzeczy? Zaraz będą, proszę pana. No, złożyłem ci już wszystko i zapakowałem do teczki. Tak. Ale o najważniejszym zapomniałeś. No, Fryzek, nie gniewaj się, zaraz to schowam. Wiesz, tak jestem szczęśliwy. Jak na umyślnie przyszła wiadomość z miasta, że pieniądze na mnie czekają. Odprowadzę łaskodno, wezmę pieniądze i zaraz będę mógł ci to oddać, co pożyczył. Aha. Poczciwy chłopak jesteś. I list zarazem z domu dostałem. No i co piszą? A nic. Nic, jadą pewnie do Warszawy. Do Warszawy? No i Boże. Poradzić się lekarza. Marynia chora. Marynia będzie w Warszawie? A co, może być chciała, by odwiedziła twoją matkę? O, sam przecież wiesz, że to niemożliwe. Ludzie znowu by zaczęli gadać. Po co to wszystko? A to wszystko minęło i już nie powinno odżywać. No, zobacz, czy dobrze ci rzeczy pakują. Od samej Maryni nie miałeś listu? A owszem, od samej Maryni to właśnie. Pokaż. Parę słów tylko. Pokaż. Parę słów tylko. Prawda. To jej pismo trochę się może zmieniło. Czy Marynia się postarzała? Nie wiem. Pewnie. No, ja też miałem listy od niej. Mam je głęboko schowane. Dziękuję ci. Cieplej mi, gdy jaki list z Polski zobaczę. Bo tutaj zimno. Nie uważasz, jak tu jest zimno? To już ostatni raz w tym Noao. Moja bieda. No, daj mi te nuty. Chodź. Chodź, zobaczymy, jak służba pakuje, bo znowu będziesz miał różne żale. A jakież ja mogę mieć żale? Prócz jednego żalu. Janie! Janie, na miłość boską! Widzisz? Popatrz. Mówiłem ci. Cóż to za gałka? Jedwabne kamizelki razem z sukiennymi pakuje. Na nic, wszystko się pokanceruje. Wszystkiego trzeba samemu dopilnować. No, chodź, idzie. Bardzo ładny kuferek. Maurycy! Maurycy! Skończcie już tę waszą kawę, Maurycy! No. Aj, przyznam się, że dzisiaj ta fularda mi smakowała. A la polonaise. Zobacz, Chopin mi zostawił ten śliczny kuferek, co ci się zawsze tak podobał. Zobacz, zupełnie jak nowy. Jakiego mam siada? Jakże, wypędzasz go z domu, a chcesz zabrać jego kuferek? Wstydź się. Przecież ten kuferek należy do ciebie. No, Chopin mi go tylko zostawił. Trzeba mu będzie potem zwrócić. No daj mi go. Bardzo mi się przyda na podróż do Paryża. Wybierasz się do Paryża? Myślisz, że będę wiecznie siedział w tej dziurze? Możesz pracować w Noao. Prześlicznie tu jest. Jesteś zresztą przy mnie. Nie porzucaj mnie teraz, kiedy Solange wychodzi za mąż. Chopin wyjeżdża. Będę się czuła bardzo osamotniona. Nie bardzo mam ochotę tak długo w tym roku tu siedzieć. Augustyna lada dzień wyjedzie do rodziców. Cóż ja tu będę sam robił? A nie wystarcza ci moje towarzystwo? Właśnie chciałam mamusi powiedzieć, że mam już tego Noao trochę dość. Zwłaszcza tych mamusi znajomych, których zawsze tutaj jest za dużo. Przecież to są moi przyjaciele. Czy nie przychodziło ci nigdy na myśl, że może nam obrzydnąć, nam, twoim dzieciom, to towarzystwo? Nieraz dawałeś mi do zrozumienia, że nie życzysz sobie widzieć w naszym domu tych ludzi. Jesteś niesprawiedliwy. Masz za duże wymagania. Pamiętaj zawsze, że byłam dla was wzorową matką. Powtarzasz się. Zawsze mówisz to samo, ilekroć stawiam te kwestie. Mam tego dość, rozumiesz? Żądam natychmiast wypłacenia mojej części kapitału i wyjeżdżam do Paryża. Wypłacenia twojej części kapitału? Ale przecież to się nie robi tak od razu. Nie mam swoich pieniędzy, czy tego, co nazywasz
twoją częścią kapitału na zawołanie. Wypłoszyłem tego ptaszka, teraz ja muszę sobie użyć. Czy ty rozumiesz, coś ty narobił? Poróżniłeś mnie z człowiekiem niezwykłym, przyjacielem moim od lat 7 czy 9, dla zaspokojenia twoich egoistycznych kaprysów. Wiem, dlaczego go nienawidziłeś. Dlatego, że był przeciwny pobytowi Augustyny u nas i miał rację. Twoje postępowanie z Augustyną było niewłaściwe. Moje postępowanie? A cóż mamusia lepszego robiła? Mamusia wiedziała najlepiej. Lepiej od Chopina, że Augustyna nie powinna być w naszym domu na stałe. Ale mamusi było z tym wygodniej. Wygodniej mnie? Niedobry człowieku. Ile mamusia ma pieniędzy w biurku? Nic nie dostaniesz, ani grosza. Przecież wiesz doskonale, że chciałam tylko waszego dobra. Zaraz, który to kluczyk? Ileż razy chciałam, aby Augustyna wyjechała. Ile razy prosiłam ciebie o to, nie chciałeś mnie słuchać. Wszystko zawsze poświęcałeś dla swojego egoizmu i wszystko wyłudzałeś dla siebie. Nie dam ci pieniędzy. Jeżeli nie da mi mama pieniędzy, to natychmiast wyjeżdżam do Paryża i wstępuję do wojska. Nie wyjedziesz, nie masz za co. Bodziński dostał dzisiaj przekaz. Nie pożyczysz od niego. To byłoby niegodne. Jak mamusia chce. Ale ja wyjeżdżam razem z Chopinem. Ile ci potrzeba? Muszę oddać Solange 3000, które od niej wziąłem. No jeszcze... No ile tam mamusia ma? Nie ma tak dużo. Ja tyle nie. To wystarczy. Ależ zostawiasz mnie bez grosza. Zmieni się, Maurycy, ja mam dom. Solange może lada dzień potrzebować większej sumy. Dlaczego? No, przypuszczam, że po tym, co zaszło, nie będziesz ich trzymała w Noao. Po tym, co zaszło? Co, nic nie wiesz? Co jeszcze? O Solange i Klezangerze. Nie wiesz? No, zaręczyli się, to wszyscy wiedzą. Ładne zaręczyny. Masz dziwnie burżuazyjny sposób określania tych rzeczy. Kłamiesz. No, jak się mamusia zapyta Solange? Albo nawet służby. Wszyscy wiedzą, że Solange nie sypia już w swoim pokoju. Kłamiesz! Cóż za dramatyczne sceny. Zazdrosna mamusia, czy co? No, a teraz nie wypędzi mama ich z domu? Solange twierdzi, że Noam jest jej. I jej narzeczonego. Wszystko dla was poświęciłam. Wszystko. A wy mnie jeszcze ograbić. Wszystko, a co? A co mamusia poświęciła? A nie lubię takich frazesów. Tych parę banknotów. Solange! No, zaczyna się teraz. Solange wyszła na chwilę. Czy pani chciała... Klezanger? Przyznaj się. Do czego? Coś zrobił z Solange. Jak to co? Coś zrobił z Solange. Ledwieś się zaręczył z tym dzieckiem i już... Jakżeś śmiał. Niedawno jeszcze byłeś moim kochankiem. A dzisiaj już jestem pani zięciem. Dziwny jest ten świat, prawda? A cóż, miałem czekać, aż pani barońska mość rozmyśli się i pokaże mi figę jak Fernandowi. Teraz nie ma gadania. Ślub musi być zaraz, bo inaczej będzie skandal. Łotrze! Jeszcze tej zimy w Paryżu inne słyszałem od pani słówka. Precz! Precz w tej chwili z mojego domu. Mamusia mnie wołała? Zabieraj się w tej chwili z mojego domu. Klezanger, zabieraj w tej chwili swoją zdobycz. Solange, nie możesz pozostać w Noa, choć przez jedną chwilę. Nie wiedziałem, że panią będzie to tak gorszyło. Boże, dzieci. Jakie ja mam dzieci. Ależ wyjeżdżamy. Tylko chciałem zapytać, jak to będzie z kontraktem ślubnym? Ułożycie kontrakt z ojcem Solange. Boże, cóż to za... Idź teraz na górę i spakuj się. Ja wiele rzeczy z sobą nie zabiorę. Trzeba, żeby nas Chopin zabrał z sobą. Razem dojedziemy do poczty, a tam już damy sobie radę. Zaraz chodzę. Poczekaj chwilę. Chopin? Nie wchodź do mnie, bo tu taki nieporządek. Zaraz. Chopin,
Musisz nas zabrać z sobą, mnie i Klezenżera. Dojedziemy z tobą do szatoru. Co się stało? Matka wypędza nas z domu. Nie chce widzieć ani mnie, ani mojego narzeczonego. Czy to znowu jakaś intryga Maurycego? Przypuszczam, że tak. Nie mam pojęcia właściwie, jak to sobie wytłumaczyć, bo przecież nie może jej gorszyć to, że ja i Klezenżer. Solange. Cóż ciebie to może obchodzić? Znam cię od dziecka. Przykro mi. Skoro zgodziłeś się tak łatwo, żebym została jego żoną. No, nikt z was o zdanie mnie nie pytał. A gdyby nawet zapytał, cóż byś odpowiedział? No, nic. Przecież nie powiedziałbyś, mamusi, że mnie kochasz i nie dasz mi wyjść za mąż za Klezenżera. Ależ skąd znowu? Widzisz, a potem się dziwisz. Oj, ja już się niczemu w tym domu nie dziwię. Już nigdy nie wrócisz do Nao? No, pewnie nie. To było? Wlazła mi taka myśl do głowy, ale nie mogę jej sprecyzować. To bardzo męczące. Do widzenia, Chopin. Do widzenia, Solange. Jestem bardzo wzruszony. Chopin. Kochany Chopin. Po co ja to wszystko zrobiłam? Uspokój się, Solange. Nie wszystko na świecie może być tak, jak się nam podoba. Będziesz mieszkała w Paryżu. Będziesz miała dzieci, męża. Cóż, będziesz szczęśliwa. Szczęśliwa. Mnie się wydaje, że byłam szczęśliwa tylko tutaj, w Noau. Ilekroć przyjeżdżałeś, pomyśl sobie, ile lat tutaj spędzałeś. Zawsze tak czekano tutaj na ciebie. Przenosiny fortepianu. Tak. Kiedy tu była twoja siostra, taki byłeś wesoły. Było tak dobrze tutaj. Mamusia pisała, ty grałeś. Mówiliście o Warszawie. O Warszawie? Tak. O Warszawie. Pozdrów ode mnie Ludwikę. Bardzo bym ją kochała. Dobrze. Zaraz. Ja tu muszę napisać. Jaka ja głupia. Pani płacze? Pan Solange? Skąd pan się tu wziął? Ja nie wychodzę prawie z parku. Śledzi mnie pan. Pani wyjeżdża, pan Solange. Skąd pan to wie? Ja wszystko wiem, co się u was dzieje. Wszystko. Pani wyjeżdża. Pani jest szczęśliwa. Pani płacze? Tak, jestem bardzo szczęśliwa. Płaczę ze szczęścia. Na Boga, panno Solange, niech pani nie płacze. Niech się pani zastanowi nad tym, co pani robi. Niech się pani rozmyśli. Niech się pani rozmyśli. Niech pani nie gubi siebie, mnie, wszystkich. Jedno słowo i nie ma już nikogo prócz mnie, ani Klezenżera, ani Chopina. Bo ja wiem, panno Solange, o Chopinie. Kochające serce wszystko odczuje. Wszystko wybaczy.
Co pan mi ma do wybaczenia? Cóż to za romantyczne pretensje? Gdyby nawet chciał pan coś odrobić, jest już za późno. Ale tu nic nie ma do odrobienia. Ma mnie pan za jakąś lalkę, idiotkę, która nie wie, co czyni. To, co robiłam, robiłam z rozmysłem. Do widzenia panu, panie Fernandzie. Patrzcie, patrzcie. Ale jaka śliczna. Nie dość panu, że się pan po całym parku cały dzień włóczy? Jeszcze pan tutaj przyszedł? Cicho, cicho, Madeleine. Nie przyszłaś wczoraj do lasu, jak obiecałaś. A urwanie głowy tutaj. Pan nie ma pojęcia, jaki to dom. Ale dziś przyjdziesz. Niech mnie pan stąd zabierze. A gdzie ja cię zabiorę? Wszystko jedno gdzie. Do Chateau Roux, Paryża. A głupia jesteś. Paryża ci się zachciewa. Oj, bo będzie pan żałować. Czego będę żałować? A co pan nagadał tutaj tej małej? A co ciebie to obchodzi? Żal mi kobity. Mnie pan także tak gadał. Tylko, że ona nie dała się nabrać. Milcz. Nie porównywaj siebie do panny Solange. O, taka niby święta. Mówiłam już panu, że chodzi do tego rzeźbiarza. A Chopin dlaczego wyjeżdża? Czy ja wiem? Kłócą się tutaj cały dzień. Teraz, kiedy on wyjeżdża, to znowu wrócisz do domu? Kto wie? A może jeszcze tu zostanę? Dlaczego? Po co? Ach, Boże, jaki pan jest... Cicho, ktoś idzie. Kto to był? Nikogo tu nie było. Wydało się coś panu. Ty coś knujesz. Ja? Ja, ale... Wybieram się do domu. Pan Chopin wyjeżdża. Zostań. Pani baronowa, nie chcę mnie zatrzymać. Powiem słowo i zechcę. Zostań. No przecież pan miał jechać do Paryża. No zostań, Madeleine. Jeżeli zostaniesz, nie pojadę do Paryża. Lepiej, żeby mnie pan zabrał do Paryża. Och, może potem. Ale teraz zostań. Jak mnie pan bardzo poprosi. Masz. A dałeś, mamusia. Uciekasz ode mnie, Maurycy. Taki rwetes w domu. Rzeczywiście, co tu się dzieje? Ale czy nie chciałbyś jednak pomówić ze mną, choć przez chwilę? Jeżeli chcesz koniecznie. Ale wolałbym po odjeździe Chopina i Solange. To nie będzie trwało długo. Chciałabym tylko powiedzieć, że ja także wyjeżdżam. Dokąd? Do rodziców. Do rodziców? A dlaczego tak nagle? No, jeżeli chcesz ich widzieć, moglibyśmy ich odwiedzić razem. Nie mówisz tego, co myślisz, Maurycy. A co ja myślę? Myślisz, nareszcie odjeżdża. Ach, zaraz dramatycznie. Skrzywdziliście mnie, Maurycy. Kto my? Ty i twoja matka. Nie przesadzasz. Wiesz dobrze, że nie przesadzam. Kocham ciebie i kocham jeszcze dziś. Pomimo wszystko, pomimo całego twojego wstrętnego charakteru. I matka twoja wiedziała, że cię kocham. I teraz, kiedy jej powiem, że wyjeżdżam, będzie spokojna i szczęśliwa. Ona nie zdaje sobie sprawy z tego, co to jest człowiek i jego uczucia. Ona żyje jak drzewo, jak kwiat, jak żmija. Jesteście oboje złymi ludźmi, Maurycy. Wara ci od mojej matki. Nie wolno ci jej sądzić. To jest kobieta innego gatunku niż my wszyscy. O mnie gadaj, co chcesz. Wszystkie jesteście żmije. Ale mojej matki nie masz się tykać, rozumiesz? Patrzcie państwo, jaki rycerz. Podobasz mi się z tym ogniem. Panna Augustyno. Panna Augustyno, oni już wszyscy wyjeżdżają. I pani pozwoli jechać z Chopinem. Jedziemy razem. Panna Augustyno. Niech mi pan przyniesie płaszcz i kapelusz. Widzisz? George, my jesteśmy prawdziwi przyjaciele. My nie opuszczamy ciebie w nieszczęściu, w takich okolicznościach. Mimo, że ja dostałem pieniądze. Dostał pan pieniądze? Nie. To pan nie wytrzyma długo. Wyfrunie jak ptaszek. Zazdrościsz mu. W
Wszyscy uciekają z Noa jak z zapowietrzonego miejsca. A ty spędzisz resztę lata w Noa? Posiedzę parę tygodni, a potem może pojedziemy dokądś, Antosiu? Wszędzie, dokąd każesz. Byle nie do ołtarza. No, Maurycy, a jakże twoja decyzja? Wyjeżdżasz? Nie, zostaję. Na długo. Dziękuję ci. Wiedziałam, że to zrobisz dla swojej starej matki. Ależ mamusiu. Proszę pana, rzeczy już przywiązane. Już? Wszystko jak... Wszystko jak pan sobie życzył. Tak prędko? No to... Trzeba jechać. A gdzie Solange? Jestem. Do widzenia, mamusiu. No, już! Augustyno, co to znaczy? A ty dokąd? Zabiorę się z Chopinem i pan Rousseau. Chciałam odwiedzić rodziców. Powinnam była dawno to uczynić, ale byłam za słaba. Och, moje dziecko. Jakoś coraz ciaśniej w tym moim powozie. Bo to widzisz za darmo. Teraz powinnaś być zadowolona. Zostaniesz w Noa sama, z Maurycym. Jak prawdziwi kochankowie. Odprowadzam was konno do szatu. Boże, on odbierze pieniądze i zostanie w klubie. Nie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Augustyn, proszę. Antosiu. No. Antosiu, wyobraź sobie moją złotką. Tak. Mam moją ideę. Złapałem. Stawiając nogę na stopniu powozu złapałem. Wiesz, tak zupełnie jak u Bacha, rozłożone akordy, tylko trochę inne w E-durku. Rozumiesz? O. Widzisz, u Bacha jest tak. Rozumiesz? Tak. Proszę pana. Proszę pana. Dramat w Teatrze Wyobraźni przypomnieliśmy sztukę Jarosława Iwaszkiewicza w Lato w Noa w adaptacji reżyserii Juliusza Owickiego. Wystąpili w roli Chopina Andrzej Seweryn, w roli George Sand Aleksandra Śląska. W pozostałych Magdalena Zawadzka, Krzysztof Kolberger, Igor Śmiałowski, Marian Kociniak, Anna Ciepielewska, Maria Ciesielska, Wacław Szklarski, Władysław Kowalski, Jan Kulczycki i Magdalena Celówna. To było nagranie z 1975 roku.